Dzień dobry, dzień dobry. Aura pogodowa dzisiaj taka jak na Dubaj, stosunkowo szara, natomiast mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się w ten dzień wprowadzić trochę kolorytu. Zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek naszego vloga. Jedziemy! Sprawnie poszło. Słoneczko już jest, więc w takich warunkach na pewno przyjemniej będzie nam się dzisiaj trenować. Pojawiały się też pytania dotyczące żywienia naszych zawodników, więc odpowiedzi postanowiliśmy poszukać u źródła. Dzień dobry, dzień dobry. Widzę, że obserwuje pan trening, czy już w głowie jest jakiś zestaw potreningowy dla naszych zawodników? Tak jest. W takich warunkach warto dbać o nawodnienie, bo jest tutaj upalnie i bardzo wysoka jest wilgotność powietrza. A po treningu zawodnicy mają trochę rzeczy przygotowanych. Przeważnie są to odżywki białkowo-węglowodanowe. A jeśli ktoś nie lubi specjalnie pić, mamy też w asortymencie batoniki proteinowe od firmy Sante. To dosyć fajne produkty, Go On się nazywają. Mają bardzo wysoką zawartość białka i zawodnicy chętnie po nie sięgają. Są smaczne, trzeba powiedzieć, i warto z nich korzystać, nie mają dodatkowego cukru w składzie, sztucznych barwników, więc są bardzo fajnym urozmaiceniem diety piłkarza. A w tym okresie teraz dosyć dużo przepalają i trzeba pilnować, żeby jedli wartościowe rzeczy i dosyć dużo. Bo zazwyczaj w sezonie aż takiego zapotrzebowania nie mają, a tutaj trochę sobie popracują. Przed nawiązaniem takiej współpracy z jakąś firmą, która dostarcza jedzenie, ty musisz zrobić taki bardzo gwałtowny research, czy gwałtowny, przede wszystkim szeroki. Tak, tak, to jest ważna rzecz, żeby ten asortyment był szeroki, żeby było dużo produktów, z których można wybierać i żeby też była odpowiednia jakość. Najlepiej, jeśli pojawiają się jakieś produkty bio albo eko, ale również, że są certyfikaty odnośnie jakości produktów. Więc już wcześniej mieliśmy kiedyś taki temat z firmą, a wtedy akurat się nie udało, ale mam, w sensie cieszę się, że w końcu to wyszło, bo naprawdę asortyment kasz, granoli jest bardzo szeroki i zawodnicy powinni to jeść. To jest naprawdę dobra rzecz w ich jadłospisie. Możemy być pewni, że z tobą i z Sante nasi zawodnicy z głodu nie zginą. No na pewno nie. Dziś w zajęciach biorą udział tylko piłkarze, którzy wczoraj na boisku w meczu z Dynamo spędzili maksymalnie 45 minut, ale to nie znaczy, że nie mają co robić. Zapraszam Państwa na małe strzelanie. Tak jest, stary. Wy co, kawę gracie? Nie, znaczy oni tak, wiesz co, ja gram o satysfakcję. Bo bramkarzy nikt nigdy nie. Tylko trenerzy, że bramkarze tylko dbają o nas. Nie no, żartuję, żartuję. Spokojnie. Ale ja wiesz, nawet nie mam z kim o kawę zagrać, bo oni tam dwójkami się dobrali.
Czarka. Dobra! Jak trafisz, to... To co zażyczysz? O, oh, fucking! Nie ma takich rzeczy, szczerze. Brawo! Masz, brawo, holi! Nagrałeś to? Ja pierdolę, szczerze? Że mój zewnętrz to finish. Finish. Już nic więcej nie trzeba mówić. To teraz go pytaj, czego sobie życzy, bo powiedziałeś, że wszystko, co? Holi! Bo ja powiedziałem, że jak trafisz za pierwszym razem, to co sobie zażyczysz, to ci kupię i... Kawka do obiadu. Dobrze. Nie, nie, nie. Wystarczy, że do obiadku mi przyniesiesz kawusię. Dobrze, Flat dobrze. White. Jaką? Flat white. Dziękuję bardzo. Daj. Ja piernicę. Niesamowite. Mówiłem ci wszystko. Polski kwarent. Boże, holy, ten Dubaj tak ci ułożył stopę. No, widzisz? Nie, to była duża presja i musiałem po prostu to zrobić, wiesz o co chodzi. No to już chyba się za dużo osób patrzyło. Nie, nie, tam są. A pewnie. I stawka była wielka, nie? No flat white. Jeszcze podane do stołu, zanim zaczniesz, już będzie kawusia. Wiesz, on to wszystko w tym chodzi. Ile jest? Do zapaczonka. Ale wczoraj też tam widziałem, no taki jeden ten twój fajny dribbling uchwyciliśmy pod bramką z Dinamo. No. Znaczy, ale tak szczerze, ale poczekaj, szczerze, ale czujesz, że taki gaz już się łapiesz? Znaczy, no, na gaz to jeszcze za wcześnie, bo to by było w złym etapie, ale dobrze się czuję i tak oby dało. Czyli praca przynosi efekty. To ci życzę smacznej kawusi teraz. A dziękuję ci bardzo i Rozpadka. Smacznego. Rafa? You also want a coffee? Of course. It's shooting. Which type you prefer of coffee? Americano. And who is going to make Americano for you? Kosti i Ariel. Oh. Easy. Easy peasy. Jest popołudnie, chłopaki trenują na siłowni, ale my doszliśmy do wniosku, że ile wam te siłownie możemy pokazywać, prosiliście, żebyśmy pokazali wam trochę miasto, no więc wymyśliłem i wymyśliliśmy dla was chyba najlepszego przewodnika. Jest z nami Paweł Gołdych z kanału Paweł Gołdych notabene. Tak, cześć, pozdrawiam. Robisz największy w Polsce kanał o Dubaju i przy okazji jesteś przewodnikiem po Dubaju. Dokładnie. Mam drugą pracą jest to, że oprowadzam ludzi po Dubaju, pokazuję najlepsze miejsca w tym mieście, więc dzisiaj to zrobimy. Więc pokaż te najlepsze miejsca w mieście. No to chodźmy. Tak, Dubaj to jest obecnie piąte najbezpieczniejsze miasto świata, a Abu Dhabi, czyli stolica ZEA, jest miastem numer jeden najbezpieczniejszym. I naprawdę, mieszkając tutaj, czuję to. Nigdy nie miałem żadnych sytuacji podbramkowych, żadnego zagrożenia, nikt nie chciał nigdy pobić. Naprawdę jest fajnie i bezpiecznie. Gdybyś miał wymienić parę najbardziej stereotypowych rzeczy o Dubaju i że to są najgłupsze stereotypy, które są stosunkowo powszechne, to co by to było? To, że każdy jest bogaty, bo jest tutaj duży podział na bogatych i biednych. Są ludzie bardzo bogaci, ale też są ludzie biedni, jak w każdym innym kraju, więc to jest kompletna nieprawda. Co jeszcze? Dubaj żyje z ropy, w Dubaju żyje z ropy, tylko 2% gospodarki Dubaju to ropa, a reszta to wszystko inne. Turystyka, biznes, produkcja różnego rodzaju rzeczy. Po prostu gospodarka zrównoważona. Tutaj widzimy na przykład wieżę wiatrową. To jest ciekawostka ze starych dubajskich budowli. To jest pierwsza prymitywna forma klimatyzacji. Ta wieża miała działać tak, że zbiera wiatr z górnych części, gdzie wiatr wieje mocniej i ten wiatr jest wtłaczany przez taki kanał do mieszkania i dzięki temu jest przepływ powietrza po pierwsze, a po drugie jest troszeczkę zimniej. Taką oto łódką na drugą stronę zatoczki. I to jest dowód na to, że Dubaj nie musi być drogi, bo za osobę płacimy w takiej łódce tylko jednego dirhama, czyli jedną złotówkę. Harbata, szafran, wanilka, dektyla, kahwa, Lewandowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy polską usługę i to jest takie miejsce, gdzie zawsze Polacy przychodzą, którzy są turystami. No bo jest tak swojsko bardziej. Wchodzimy do Gold Souku, czyli do Targu Złota. Jest to największy targ na świecie, ponad 300 stoisk i największy złoty pierścień na świecie, oficjalnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. 64 kg wagi. To na przykład tutaj na środku kosztuje 622 tysiące złotych. Zdziwiony, że tutaj jakoś mało Lamborghini, mało Ferrari.
Właśnie. A jak to wygląda? To jest też jeden, kolejny stereotyp? To jest jeden z takich mitów. Na przykład ludzie myślą, że każdy radiowóz to jest Lamborghini. Ale prawda jest taka, że... Ale jest taki radiowóz Lambo, więc to istnieje. Tak, istnieje, tylko że jest tylko jeden. A ludzie myślą, że każdy tak wygląda. Oni mają tak PR-owo zrobione, że mają po jednym z tych drogich samochodów policja. I dzięki temu mogą się pokazać i one stoją w takich najfajniejszych miejscach, typu właśnie w Dubai Marinie, gdzieś przed Burj Khalifą, a każdy inny radiowóz to jest po prostu zwykły samochód. I tak samo jest z samochodami normalnych ludzi. Są Lambo, na pewno jest więcej drogich samochodów niż w Polsce, ale nie, to nie jest tak, że każdy ma taki samochód. Latem jest ciężko, bo temperatura dochodzi nawet do 50 stopni czasami, więc latem życie wygląda tak, że idziemy od klimy do klimy. Samochód klimatyzowany, klimatyzacja na maksa, jedziemy do centrum handlowego, gdzie jest klimatyzacja, siedzimy tam i wracamy do domu, w którym też jest klimatyzacja, bo koszty życia i zarobki to oczywiście są to wyższe koszty niż w Polsce, ale nie ma tragedii, bo na przykład litr benzyny kosztuje 1,80 zł, jedzenie jest droższe niż w Polsce, nie jest aż tak kosmicznie drogie jak w niektórych innych krajach, więc nie jest źle, natomiast moim zdaniem największym takim wydatkiem jest wydatek na mieszkanie. Takie mieszkanie normalne, żeby nie było jakieś brzydkie i brudne, to kosztuje około 4000 zł miesięcznie. To życie Polaka w Dubaju bywa dynamiczne, prawda? Więc ty już uciekasz podobno. Uciekam, żegnam się z wami. Pamiętajcie o subie na kanale Legii, najlepszego polskiego teamu. I co? I oczywiście Pawłowi też tam możecie coś z tych subów skromnąć. Paweł, dzięki Pewnie bardzo tak. za dzisiaj. Dzięki. A my ruszamy. Tak więc dziś oprócz boiska i codziennych zmagań piłkarzy postanowiliśmy pokazać wam też kawałek miasta i to chyba od trochę innej strony niż się spodziewaliście. Tak czy inaczej, dzięki wielkie za dziś. Przypominam o tym, żebyście zostawili subskrypcję, łapki w górę, no i nie opuszczali nas aż do końca zgrupowania, a to już niedługo. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć!